Tomek pisze, przydałoby się zmienić wygląd tej sprzedawczyni, zaokrąglili. Fakt faktem, że wygląda rzeczywiście bardzo, nazwijmy to, seksownie. Nie wiem, jak ja bym był, żył w takim świecie, jaki widać w Seven Daysie, to takie rzeczy bym miał gdzieś daleko poza strefą moich myśli codziennych. Tutaj poważniejsze są problemy. Moim zdaniem autorzy tego typu gier robią takie estetyczne decyzje, podejmują głównie ze względu na 14-letnich graczy i to, żeby im się dobrze grało i dobrze patrzyło na to. Uważam, że w grach strasznie płytkie i niskie jest, jak twórcy gry decydują się na pogrywaniu sobie z graczami za pomocą właśnie takich metod jak stworzenie bardzo atrakcyjnie wyglądającej głównej bohaterki. Uważam, że to jest takie traktowanie widza gracza jak takie prymitywne zwierzę, które kieruje się wyłącznie instynktami, nie? I uważam, że to jest bardzo nie w porządku, bo to pokazuje po prostu lekceważenie twórców gier względem graczy, moim zdaniem.